Co za wiosna, proszę państwa. Brawo, Damian! Ależ to będzie. No nie możemy się doczekać. Dzisiaj co prawda 21 dzień lutego, ale tak. Do tej wiosny już prawie, bardzo... Prawie, troszkę złapałeś? No w życiu, nie. Po prostu biegałem po studiu, mówię, co za wiosna, ludzie! Co za wiosna dokładnie i co tak. za wiosna. Czujemy ją już w kościach. Tak jest, w TVN i w TVN7, bo same nowości, same nowe rzeczy dla państwa. Ale zanim opowiemy o tym, jakie mamy nowości, bo będziemy o tym mówili, to ja mam wyjątkową niespodziankę, ponieważ umówmy się, jedną z ulubionych pozycji naszych widzów, jeśli chodzi o siódemkę, naszych również. Jest. Brzydula! Dokładnie tak. No i mam gości specjalnych, bo dlaczego nie? Dawaj. Dlaczego miałoby nas nie być więcej dzisiaj w tym show biznesie? Filip Bobek i Monika Frączek, czyli bohaterowie serialu Brzydula. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jacy jak na egzamin. Ty, no jest 8:35, a tutaj proszę. Chyba was przyłapaliśmy. Czekamy na was od godziny, słuchajcie. O, my okay. Na was też. Chyba was przyłapaliśmy na planie, co? Tak, tak, dokładnie tak. Siedzimy w garderobie i tutaj koledzy, nie możemy pokazywać, mamy trochę... Mamy tu widownię. Tak, dokładnie. No to... A czyli co, macie widownię, która ma zamiar wam podpowiadać? No właśnie, to nie milionerzy. Na to liczymy, na to liczymy. No dobrze, kochani... Ale pokażemy może jednego członka z widowni, chodź Maryśka. Dawaj. Pokaż się, pokaż. Maryśka twierdzi, że będzie wiedziała najwięcej. Dzień dobry. Marysia. No dobrze, kochani, to może nie będziemy zwlekać, bo tutaj czas nas nagli, a ja mam dla was bardzo poważny quiz, który sprawdzi. Sandra jest mistrzynią quizów. Tak, jak się poprawili wszyscy, no. Dobrze, że nie macie quizu o Beatlesach. My mieliśmy ostatnio quiz z wiedzy o Beatlesach, no i jakoś polegli, tak polegli, słuchajcie, muszę być szczera. Ale wy na pewno nie. Jedziemy z pierwszym pytaniem. Gotowi. Dobra. Och. Gotowi. Gotowi. Uwaga. Co Marek wręczył Uli podczas ich pierwszego spotkania? To jest bardzo łatwa odpowiedź i wydaje mi się, Monika, że będziesz wiedziała. Nie, ja... Słuchajcie, no bo jakby wiadomo, że oczywiście pewnie kwiaty też tam były. Niemniej jednak to byłoby zbyt proste, gdybym ja odpowiedział na to pytanie. Marysia. Zdaniem 10 zł chyba. 10 zł? Albo piątaka? 10 zł. No, słuchajcie, sprawdzamy. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Proszę pan... Nie mam więcej. Brawo, 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 było brawo, tam brawo, kwiatów. Nie, dla mnie, dla Marysi. Ale ja przepraszam, ale nie Filip, było tam kwiatów. Jaki twój jeżyk był właśnie oszałamiający. Chciałam na to zwrócić uwagę, Filip, że ja się nie dziwię, że ta Ula się w tobie od razu zakochała. No dobrze, kochani. Bardzo mocno lobbowałem w ogóle tę fryzurę tutaj, żeby w Brzydli 2 również się pojawiła, ale nie, mój pomysł nie przeszedł. Nie przeszedł. Może to i lepiej, że tym razem. Kochani, drugie pytanie. Szansa dla was teraz, bo młode pokolenie się już wykazało, ale ja ciągle liczę na waszą tutaj wiedzę. Która znana dziś prowadząca popularnego programu Siódemki pojawiła się epizodycznie w Brzyduli? Tego to ja nie wiem. Maryśka, to biegnij szybko podpytać kolegów. A wy nas zagadajcie. Ktoś wystąpił ale kiedyś tak, gościnnie w Brzyduli. Tak, taka blondynka, prawda? Ładna model. Nie, chyba nie ten kolor. Nie? Monia, no musisz wiedzieć. No kto teraz prowadzi bardzo popularny program w TVN7? No już bardzo Paulina wam podpowiada, kochani. Sekunda. Jeżeli... Ale nie ma szukania w telefonie. Googluje! Nieprawda. No dobra, słuchajcie, może sprawdźmy. Ktoś wystąpił kiedyś gościnnie w waszym serialu. A mieszka w hotelu. Kurde. No. Dobra, słuchajcie, chyba trzeba sprawdzić. I prowadzi program. No. Kto? Klaudia, tak? Klaudia? No, jak? Klaudia? Endurcy! Sprawdźmy. Sprawdzimy. Posłuchaj się, nie dojdę. A tą, co ugryzło? Brawo! Brawo, prawie udało się Klaudia się, nie zmieniła. 2008 rok. Przyznajcie się, czy znaleźliście czy w głowie, czy w internecie odpowiedź?
W głowie. W głowie, to dobra. Znaczy naprowadził mnie Hotel Paradise, to jest? Nie? Tak, dokładnie. To mnie naprowadziło. Tak. To teraz Moniko, właściwie teraz pytanie do ciebie będzie, chociaż oczywiście Filip, jeśli zna odpowiedź, proszę bardzo, trzymamy kciuki. Odłóż ten telefon. Odłóż ten telefon, Filip. Absolutnie. Ja podpowiadam cały czas. Moniko, tak. Jakiego języka uczyła się twoja bohaterka, pracując na recepcji? Oczywiście hiszpańskiego. Sprawdzamy. Jaka konkretna odpowiedź? Sprawdzamy. La secretaria. Problem. Problema. Zabodobrzański, słucham. Si? Tak. Brawo, brawo, udało się. Kochani, kolejne pytanie, które będzie pytaniem, które nie dotyczy ani Filipa, ani Moniki, więc zdaje się na waszą wiedzę dotyczącą serialu. Uwaga. Jak Alain, asystent Miro i Sławo, ma w telefonie zapisanego Miro? Ja widziałam. Pamiętasz? Ja widziałam. Pamiętasz to? Zapomniałam, ale ja wiem. To może podpowiemy, że tam trochę języka angielskiego jest. No, prawie pewnie. Jak łypie! Słuchajcie, tutaj wszystko widać, naprawdę. Tak, my mamy was na ekranach. Nie. Na dużym ekranie mamy was. Moglibyście grać troszkę, wiecie, bardziej wyrafinowanie, żeby nie było widać. Że... O, Paulina, to surowo. Poczekajcie, bo... No, Filip. Miro. The best. The best. Jest! No Miro dobra, ja się już wygadałam, Miro, ale sprawdźmy. Sprawdźmy. Tak. Sprawdźmy. Dobra. Patrz, patrz, jak grali, patrz. Jest, i jest. Pod wrażeniem, słuchajcie. Udało się. Chyba musimy jakiś tutaj oklaski. Brawo! Jeszcze jedno pytanie, pytanie, które mam nadzieję uratuje honor Filipa, bo Filip coś tam cicho w tym quizie. Bardzo. A najdłużej jest. A najdłużej, tak, tak. Widzę, że się spocił chłopak. Filip, tak trochę może bardziej... Nie... No zostawcie biednego dżentelmena. Wiesz co, takie harpie się na ciebie rzucą, ja będę cię bronił, Filip. No. Uwaga. Dzięki. W jednej ze scen... W jednej ze scen Adam Turek przyszedł do Uli i Ani, by się wyżalić. Co leżało mu na sercu? Wiele rzeczy leżało mu na sercu. Tam było wiele takich sytuacji. No bo nie, mogła być Bożenka albo ale siostra. Ale jest w jedynce, to nie. A nie, w jedynce, nie, tak. Jedynce. Nie, 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 mówimy już o nowej serii. A, o nowej? Tak. No to Boży. Bożenka. Sprawdzamy. Ja tak wszystko wywalam, przewracam, ale tam w środku przecież Adaś Turek ma policzone. Tam w środku to Adaś Turek ma porządek. Może ja wyjdę. Co? Nie, nie, ja już skończyłem. I to właśnie chciałem. Tylko szkoda, że się Adasia Turka nie słucha, bo jakby się słuchało, to byłby porządek i spokój. Adam, ale ja cię słucham. Adam. Adam. Ja... O co mu chodziło? Powiedział, że nie czuje się doceniany w tej firmie. Że jego słuszne decyzje są nieakceptowane, bo jego wnętrze nie licuje z jego powierzchownością. Wszyscy oceniamy po pozorach. Aha. A w środku? W środku jest perła. A, to tego nie słyszałam. Czuł się niedoceniany po prostu. Ale wiecie co, tutaj na pewno chodziło o Bożenkę. Tu się od Bożenki zaczęło. Tak. Kochani, ja tak czy siak jestem z was dumna, bo muszę wam powiedzieć, że nigdy w historii tych quizów nie widziałam tak zdeterminowanej pary, a właściwie trójki, żeby się ratowała wszystkimi kołami ratunkowymi dookoła, więc to jest absolutnie super. Ważne, jak ważne, że było dobrze. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Udanych zdjęć wam życzę. Dziękujemy.